Mówi pan, że łatwiej się gra zło. Zło jest banalne, no. Jest banalnie proste do zagrania. Z moich doświadczeń widzę, że zło nam jakoś bardziej łatwiej przychodzi grać. Jest szybciej identyfikowalne. Jest ciekawsze dla ludzi, moim zdaniem. Jesteśmy w jakimś takim chyba momencie, w którym nie umiemy wyczuć w ogóle, nie jesteśmy ciekawi dobra. Znaczy jest nieciekawe, nigdy nas jakoś nie pociągało w kinie. To są po prostu role, które od aktorów bardzo niewiele wymagają, w zasadzie niczego. Jeżeli są dobrze napisane, jeżeli są dobrze skonstruowane i wszystko pracuje na nich, a taka jest między innymi moja rola w Chrzcie. Wszystko pracuje na tą rolę, nic nie trzeba grać. Czemu nie dzwoniłeś? A? Dzwonić trzeba. Ja nie chcę mówić, że ten film jest jakiś wyjątkowy i tak dalej, nie, tylko mam wrażenie, że jakby on gdzieś dotyka takiego uniwersalnego języka, że ta historia się trochę wymknęła, że ona już nie jest taką historią tam powiedzmy z Nadwisły, tylko jest historią uniwersalną. Wiele osób podkreśla, że z Marcinem Wroną pracuje im się tak, że oni się czują bezpiecznie w jakimś sensie. To może się bierze z tego, że on po prostu jest dobrze przygotowany do swojej pracy. To jest, wydaje mi się, strasznie wrażliwy facet. Przypisuje mu się jakieś takie, nie wiem, kino, mówi się o kinie męskim, mówi się, że jest jakimś męskim szowinistą, mówi, że kobiety traktuje. Ale może dlatego, że to jest tak wrażliwy facet, te filmy tak dotykają. Nie ma zamiaru poprawiać świata i pokazywać go innym niż jest. Chociaż i tak, jak mówię, w ostatnim spotkaniu powiedziałem, jeżeli się Państwu wydaje, że ten film jest drastyczny, to jesteście Państwo w błędzie, dlatego że życie jest o wiele bardziej drastyczne niż ten film. I jakby jego intencją nigdy nie jest epatowanie złem, tylko pewien rodzaj dotykania mitu w tym wypadku. Ale my tak nie patrzymy głęboko, widz nie patrzy tak głęboko, to nigdy nie patrzy widz tak głęboko, bardzo po wierzchu. Czasem się zdarzają jakieś wyjątki, natomiast taka średnia w kinie jest taka dość, bym powiedział, bardzo, bardzo prosto odbiera film, bardzo prosto odbieramy obraz. Takie fajne pokolenie wchodzi do kina, to właśnie pokolenie lat 70., 80., wydaje mi się, że dużo dobrego z tego będzie i dużo fajnych rzeczy się dzieje i projektów i nie żebym kadził tam w ogóle PiS-owi czy tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest... Że chyba o to chodzi, że to kino polskie zaczyna... No nie wiem, wstaliśmy chyba z kolan, no bo po takiej epoce tamtych kino, lektur szkolnych lat 90. to wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Ciągle jakby mam wrażenie, że słabością są scenariusze. Aż mi się nie chce wierzyć, jak to są tak banalne historie. Albo my wokoło już tak po prostu to wszystko jest tak banalne, to widzimy, albo naprawdę nie umiemy ugryźć tej rzeczywistości, w której żyjemy. Wydaje mi się, że ona jest o wiele bardziej ciekawsza. Albo po prostu opisujemy rzeczy, które... nie wiem, na czym polega problem w zasadzie, ale jest ogromny problem ze scenariuszami. Wydaje mi się dzisiaj w polskim kinie. Naprawdę zdarza mi się przeczytać wybitne scenariusze, ale to jest ogromna rzadkość. Występuje pan teraz w oczekiwanym bardzo filmie Marka Koterskiego, Baby są jakieś inne. Razem z Robertem Więckiewiczem. Dwóch facetów jedzie przez Polskę samochodem w nocy i rozmawia o kobietach. To jest oczywiście pretekst. Tam jest znowu język Marka Koterskiego, jakby cały on. No, ale on oczywiście nigdy nie powie, że to jest jego język, tylko Adama Miałczyńskiego, więc cofam to i mówię, rzeczywiście jest tam Adam Miałczyński, on to znowu napisał, znowu podróżuje i... No i rozmawiają o kobietach w zasadzie. Jestem ciekawa, co mówią. Mam nadzieję, że nie będzie skandalu, wie pani. Może być. Mam nadzieję, zobaczymy jak pani to zobaczy, ale mam nadzieję, że myślę, że nie, ale na pewno, chyba nie. Na pewno to nie jest dwóch szowinistów męskich, na pewno. Natomiast no, są czasami bolesne rozmowy, no, bolesne. No po prostu baby są jakieś inne, no.